Dostałam dzisiaj dużo dobrej czekolady, no i muszę coś z nią teraz zrobić, bo przecież nie zjem tego wszystkiego na raz. No ale jak to zrobić dobrze? Bardzo często z niewielkim nadmiarem czekolady od razu udajemy się w stronę lodówki i bez większego namysłu po prostu ją tam wrzucamy. Ale nie! Nie możemy tego zrobić w czekoladzie, bo w lodówce jest masa wilgoci, a czekolada naprawdę jej nie lubi, bo wilgoć na zawsze zmienia i psuje czekoladę. I pojawia się na niej nie tylko biały osad, ale zmienia się też jej smak i konsystencja. A zresztą o osadach kiedyś zrobię jeszcze oddzielny odcinek, bo to bardzo trudny, ale też bardzo ciekawy odcinek. No ale zobaczcie, ile w takiej lodówce czai się jeszcze zapachów. Jakiś ser, obiad z wczorajszego dnia, grzyby. No przecież my nie chcemy, żeby czekolada tym wszystkim pachniała. Chcemy, żeby pozostała czekoladowa. I są na to sposoby. Zaraz Wam pokażę jakie. Chodźcie. No dobra, moi drodzy, więc jeśli już musimy włożyć czekoladę do lodówki, zawińmy ją dobrze tak, aby ochronić ją i przed wilgocią, i przed zapachami, i przed całym złem, które się w tej lodówce na nią czai. A więc bierzemy sobie ręcznik papierowy i zawijamy najpierw w niego czekoladę, tak żeby ten ręcznik pochłonął nam większość wilgoci, która być może do naszego woreczka się dostanie. Sam woreczek też jest ok, ale zróbmy to idealnie, bo czekolada jest drogocenna. Woreczek nie byle jaki, bo taki, który jest zapinany, żeby jeszcze mniej aromatów się do niego dostawało. I ja robię tak, że to często chowam jeszcze do jednego pudełka i dopiero wtedy do lodówki. A jeśli potem chcecie wyjąć czekoladę i się nią cieszyć, to pamiętajcie, żebyście zrobili to trochę wcześniej przed podaniem, bo czekolada dopiero w temperaturze pokojowej będzie smakowała tak, jak powinna, czyli tak, jak autor miał na myśli. A teraz pytanie za 100 punktów, które mógłby zadać Ładek z Polimatów 2. Czy taką czekoladę możemy przetrzymywać w zamrażarce? Tak, możemy, ale naprawdę musimy ją bardzo szczelnie opakować. Tak, jakbyśmy chowali ją do lodówki, albo jeszcze bardziej szczelnie. No i musimy to zaplanować, ponieważ żeby nasza biedaczka nie przeżyła szoku termicznego, powinniśmy najpierw ją na dobę włożyć do lodówki, a potem szybciutko do zamrażarnika. A jeśli chcemy ją podać, to też musimy to zaplanować z jeszcze większym wyprzedzeniem, bo kiedy ją będziemy wyjmowali, to znowu na 24 godziny do lodówki musimy ją schować, a dopiero potem możemy ją wyjąć, odczekać, aż nabierze temperatury pokojowej, no i po prostu się nią cieszyć. Jeśli więc nie lodówka, to co? Najlepiej przechowywać czekoladę w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu. Może być to na przykład szuflada, jeśli jesteśmy w stanie utrzymać tam temperaturę pomiędzy 12 a 18 stopni, to super, ale myślę, że można by się było pokusić o takie stwierdzenie, że 20 stopni też będzie ok, więc tak naprawdę jest to trochę temperatura pokojowa. No ale pamiętajmy, że nawet w takim domowym miejscu, niekoniecznie w lodówce, czekolada i tak będzie łapała wszystkie aromaty, którymi ją otoczymy. Więc jeśli schowacie swoją czekoladę w taki pojemnik, gdzie na przykład też jest kawa, to ja gwarantuję, że za jakiś czas te czekolady będą miały kawowy aromat. A jeśli na przykład schowacie je do pojemnika z miętowymi gumami do rzucia, to za jakiś czas Wasze czekolady będą bardziej miętowe niż czekoladowe. A więc jeśli chcecie, aby Wasze czekolady zachowały oryginalny aromat i smak, tak jak to mistrz wymyślił, to przygotujcie dla nich oddzielny pojemnik albo oddzielną szufladę tylko dla nich. Potraktujcie je wyjątkowo, no, tak jak na to zasługują. No i kolejna sprawa. Trzymajcie czekoladę z daleka od światła, nie tylko światła dziennego, również z daleka od lamp, no chyba, że chcecie zrobić fondue. Bo jeśli zostawicie taką czekoladę w towarzystwie dużego oświetlenia, to najprawdopodobniej ona zagrzeje się, rozpuści się i zostanie na niej biały osad, który bardzo możliwe, że na zawsze spłaszczy jej smak. A więc podsumujmy. Jeśli musicie włożyć czekoladę do lodówki, szczelnie ją zapakujcie. Pamiętajcie, że czekolada nie lubi dodatkowych aromatów, więc niekoniecznie trzymajcie jej obok kawy, obok gum,
albo na przykład obok przypraw, bo przecież nikt by nie chciał, żeby czekolada pachniała na przykład z czosnkiem. Z daleka od światła, tak żeby było jej przyjemnie, bo wtedy my będziemy się mogli cieszyć wszystkim, co ta czekolada chce nam zaoferować. Ale jest jeszcze taki jeden sposób, którym wydaje mi się naprawdę fantastyczny na to, co zrobić z nadmiarem czekolady. Po prostu zaproście przyjaciół i podzielcie się tym, co jest najlepsze. Myślę, że dobrem warto się dzielić. A Wy oczywiście podzielcie się ze mną swoimi komentarzami, no i łapkami w górę, na to czekam. Stopni. Myślę, że można się było pokłócić, że 20 też jest ok. 20 też jest ok. A jeśli chodzi o wilgotność... Możemy się pokłócić, nie ma problemu, spróbujmy, może się uda. Ja myślę, że znalazłyby się osoby, które by się chciało o to pokłócić. Jak się chcesz pokłócić? A więc jeśli chcesz się pokłócić, to zachęcam, zostaw komentarz, ja się ustosunkuję.